Siemanko, z tej strony Freddy. Dzisiaj jest dzień, kiedy powraca Polska Ekstraklasa. Wybieramy się na mecz z Wisłą. Serdecznie zapraszam na odcinek. Po pracy już tylko obowiązki domowe i można lecieć na stadion. Oczywiście wybieram się tam z Piotrem. Startujemy po 5:00. A na stadion warto się wybrać, ponieważ do Lubina wraca najlepszy napastnik w historii tego klubu, czyli Patryk Tuszyński, obecnie zawodnik Wisły Płock. Przyjeżdża dzisiaj zmierzyć się z Samuelem Mrazem na bramki. Zobaczymy, który lepiej wyjdzie w tym pojedynku, ale coś czuję, że Tuszon może coś strzelić, bo przeważnie jest tak, że zawodnik, który grał w Zagłębiu, później męczy to nasze Zagłębie biedne. Coś czuję, że Tuszon chyba strzeli dzisiaj brameczkę. Ale obym się mylił i oby to Zagłębie dzisiaj wygrało i punkty zostały w Lubinie. No to we wrześniu lecimy na wesele. Ciekawe, czy do tego czasu imprezy rodzinne, jak i wesela i inne takie sprawy będą możliwe. Trzymam kciuki, jesteśmy obecni. Dziewczyny chyba poszły na spacer, bo nikogo nie ma w domu oprócz Karynki, tak więc ja zabieram Karynkę i także lecę na spacer przed meczykiem. Co Karynka, ty na to? 5:45, pora ruszać na stadion. Pogoda ani trochę nie zachęca do tego, aby iść na stadion. Jest 0 stopni, strasznie zimno, trzeba było odkurzyć kalesony z szafy i wyciągnąć rękawiczki zimowe. Trochę zmarzniemy, ale mam nadzieję, że warto. W kraju niestety cały czas obostrzenia i dalej kibice nie mogą pojawiać się na stadionie, tak więc jeżeli jest okazja i można się pojawić, to warto z tego skorzystać, bo nie jeden kibic Zagłębia by chciał, a nie może. Jest tam Piotr już na horyzoncie, dotarł na stronie, tak więc szybko 7, kierunek stadion. W tej stronie, jakby chodziło tylko o stadion, jesteśmy mogli się wpierwać. Jesteśmy już pod samym stadionem. Mała regeneracja i wchodzimy na sektory. Tylko pytanie, kto wygra mecz, Zagłębie czy Wisła? Ja stawiam na Zagłębie. Wymęczone 1-0 po przypadkowej bramce rzut karnego i rzut karny wykorzystany przez Starzyńskiego albo stały fragment gry i jakiś obrońca. Jedyna rzecz, która tu jest warta uwagi. No pa. Jakie nastroje przed pierwszym meczem w 2021? Świetne. Mraz i Tuszyński będą grali dzisiaj naprzeciwko siebie, no po prostu nie mogliśmy trafić prawie jak Messi, Ronaldo pojedynek, także jestem szczęśliwa. Tereny zielone przy Zagłębiu są obok tamtej choinki. Aha. Dziękuję. A jaki wynik typujesz? Nie wiem, nie typuję. Nie chcę mi się tego typować nawet. A który goleador wypadnie lepiej, Mraz czy Tuszyński? Sirk. Na meczu nie może być kibiców, za to lubińska policja na stadion wysyła już trzeci radiowóz. No a dużo nowych przyjęć było. Kibice nie mogą przyjść na stadion na świeżym powietrzu, ale za to do kościoła może wejść nieograniczona liczba osób. Dlaczego nieograniczona? Bo nikt nie liczy, ile tych osób wchodzi. To jest paranoja polskiego rządu. Wyścigi. Po raz pierwszy w 2021. Stadion pusty jak w całej Polsce. Nie wiem, na czym te biedne polskie kluby mają zarabiać, skoro kibice mają oglądać w Kanał Plus mecze. Tragedia. Niech to wszystko wróci do normalności jak najprędzej. 23. Nowy kapitan Zagłębia. Sasza Balicz. Numer 27. Idzie nasz idol. Tu kroczy. Numer 15. Tuli się z naszym kapitanem. Patryko L. Tuszyński. Idol polskiej młodzieży. Każdy napastnik młody w akademii mówi, chcę w przyszłości być taki jak Patryk Tuszyński. Ekscytacja? Nie. Zobaczymy, co będzie. Widzę, że cieszy się na powrót Tuszyńskiego. Najlepszy piłkarz Ekstraklasy. Piotrek, to jest dobry moment, żeby opowiedzieć anegdotę z Patrykiem Tuszyńskim. I za chwilę. Którą? Z tego, co widać. Kiedy chciał się z tobą spotkać na kawę i ciastko. A no tak. Za jak tweetowałem o Patryku Tuszyńskim, dostałem z klubu informację, że Patryk chce się ze mną spotkać. Zaproponowałem termin, ale niestety nie doszło do spotkania. Czekałem, nie doczekałem się. Może jeszcze będzie ten czas. Patryk był zajęty strzelaniem bramek dla Zagłębia w tym czasie. Brawo!
czas odpalić nagrywanie. Póki co taki mecz, powiem, kopanina. Raz jedni atakują, raz drudzy. Teraz rzut rożny pod strzałem Raza. Zaskoczył publiczność, której nie ma. Ale pewnie ludzie przed telewizorami łapali się za głowę. A, jednak nic z tego nie będzie. Rzut karny dla nawciarzy. Jonczy chyba faulował, nie? Jonczy faulował i do piłki podejdzie Tuszon. Tak jest, Tuszyński już napalony na tą bramkę. Chociaż nie, tam widzę czternastkę. Nie wiem, to jest czternastką. Tuszyński został odprawiony z kwitkiem. Tak więc będziemy przegrywać 1-0. Baszka teraz od tyłu sędziego wyciął przy warze, to co? Kartka? Nie wiem, czy kartka, ale byłoby to na pewno niespotykane zjawisko na polskim boisku. Czerwona dla... Dla Jonczego? Tak jest, Jonczy z czerwoną kartką. Czy Tuszyński za symulację? Nie? Markowi, Jonczy dostanie czerwoną. Jonczy czerwona i gramy w osłabieniu. Od 22 minuty. Ale i jaja. Kocyła uderza pod ladę i 2-0 dla Wisły Płock. Już chyba po meczu. Gdyby dzisiaj ten mecz miał się nie odbyć, to nic w moim życiu by się nie zmieniło. Nawet wyszłoby to na lepsze, bo Zagłębie gra w pierwszej połowie taki piach, że tego się nie da oglądać. Przegrywamy 2-0, pełno kartek, gra na aferę, zero pomysłu. Chłopaki jeszcze chyba w Turcji są zamiast na boisku. Zadowolony po pierwszej połowie? Nie. A czego ci brakuje w tym spotkaniu? Zagłębia. Gdzie jest Zagłębie na Murawie? Nie ma. Jak nie ma, jak jest? Nie ma. Są ludzie, którzy zbierają kartki, a to kurwa nie komuna. Patryk Tuszyński, tęsknimy. Nogi już mi zamarzły, a emocje jakie były, takie dalej są. Mecz dno. A jest 54 minuta. Zagłębie bez zmian. 70 minut trener czekał na to, żeby wprowadzić napastnika na boisku, chociaż pół napastnika. Od pierwszej minuty graliśmy po prostu w dziesiątkę. Później Jonczy się wykartkował, graliśmy w dziewięciu, teraz po prostu gramy w osłabieniu jednego zawodnika. No może trochę więcej, bo Sirk to też nie jest zawodnik. Jest taki półzawodnik, ale na pewno półka wyżej niż Mraz. Patryk Tuszyński także już poza boiskiem, tak więc w pojedynku gigantów mamy remis 0-0. Niestety nie był to mecz obu wirtuozów futbolu. Miejmy nadzieję, że kolejne kolejki przyniosą nam wielkie emocje tych obu zawodników, bo naprawdę to są bogowie futbolu. Przez 90 minut zdołaliśmy oddać tylko jeden groźny strzał i to przez parodystę Mraza. Niestety mecz do zapomnienia, niestety przegrywamy go 2-0. Nie nagrywam dalej, bo szkoda baterii. O tym meczu należy jak najszybciej zapomnieć. Siemanko.